Dzień dobry, Jola Wiszniewska. I Rewiński, Jonasz Rewiński. Ale zabieramy Państwa w tajną misję. Miejsce akcji Polska. Fajna Polska. A konkretnie spektakularne krajobrazy Warmii i Mazur. A akt pierwszy naszej przygody... Szlakiem gotyckich zamków. A tutaj moja rodzina i z jednego z takich wypadów pamiętam wycieczkę do olsztyńskiego zamku. A konkretnie wspinanie się na wieżę. I wtedy pacholęciem będąc, w momencie kiedy wspinasz się na wieżę, ona ma... W stronach przewodników turystycznych. Ale mimo tego warto je zobaczyć, bo są unikalne. Oczywiście, że tak. Ala Opalińska i Artur Kamiński będą naszymi przewodnikami po regionie. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. No to odkładamy na razie na bok to wszystko, co już wiemy. 12 hektarów, a my widzimy tylko malutki kawałeczek, czyli za nasze rezerwaty przyrody. Gdzieś tam nie ma człowieka, ale rządzi przyroda. Swoje burgery, spaghetti na całym świecie, w każdym hotelu to samo. Odkryjmy te miejsca. Takiem Kopernika warto poruszyć niebo i ziemię, żeby tutaj przybyć. No i... Międzywojennych, na bulldogi, boksery, w ogóle psy, które miały krótki pysk, tak zwane, jak to się mówi ładnie naukowo, psy brachy, cefaliczne. Jak mówiono? Mówią, cwajnos. Dwa nosy? Dwa nosy, tak, jakby rozdwojony nos. No to takiego mojego dwunosowego przyjaciela za chwilę poznasz. Masz coś dla niego? Tak, kość. To jest kość. Zobacz, Stasiu. Smaku waniliowym. Och. Wyrób luksusowy. Mili wanili. Ale jeżeli wyglądałaby na niego zbyt standardowo, to mam coś imprezowo. Oje, neonowa wujek. Rybka. Wujek, kochany jesteś. Dziękuję w imieniu. Czas na prawdziwy relaks. Tym bardziej, że moi następni goście na co dzień bardzo ciężko pracują. No ale efekty są mistrzowskie, światowe. O jednym Ironmanie wie cały triatlonowy świat. O drugim mówi się, że jest królem Dakarów. Sebastian Najmowicz